W większości są natury błahej, ale nie zawsze. Problemy stanowią nierozłączną część naszego życia. Stawić im czoła nie jest prosto w niektórych przypadkach. Na szczęście są instytucje i ludzie, którzy specjalizują się w udzielaniu pomocy. Jednym z nich jest Mławski Zespół Ośrodków Wsparcia. Jednostka obecnie składa się z dwóch działów: Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Tyle w skrócie. Z okazji dziesięciolecia placówki warto raz jeszcze przyjrzeć się zakresowi jej działalności. W końcu przez ostatnią dekadę z doradztwa ośrodka skorzystało ponad 6 tysięcy osób. Udzielamy specjalistycznego wsparcia, poradnictwa prawnego, socjalnego, psychologicznego, prowadzimy różnego typu terapie dla wszystkich osób będących w kryzysie i doświadczających przemocy, ale także prowadzimy pomoc w postaci całodobowego schronienia w placówce, czyli wszystkie osoby, gdzie jest zagrożenie życia, zdrowia, mogą przyjść i bezpłatnie skorzystać z naszej pomocy. Osoby doświadczające kryzysu przyjmujemy z terenu powiatu, osoby doświadczające przemocy z terenu całego kraju. Nigdy nie wiadomo, kto może być następny, kogo dotknie krzywda. Tym bardziej każdemu pracownikowi angażującemu się w swoją pracę należą się podziękowania. Bo skoro są efekty, a nie tylko słowa, to powód do dumy bez wątpienia jest.